Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Gali Życzeń, a już dzisiaj naszym gościem jest, drodzy Państwo, piosenkarz, kompozytor, pianista i bożyszcze kobiet, Damian Cholecki. Cześć, Damian. Wielkie brawa. Witam Państwa serdecznie, naprawdę to ja, proszę nie regulować odbiorników. Kochani, a dzisiaj jesteśmy w Brennej, bo nie mogło być inaczej. Przyjechaliśmy specjalnie do Damiana. Ja jestem zachwycona. Jesteśmy w przepięknym, wspaniałym miejscu. Jest to karczma Owce i Róża. I z tego miejsca będziemy do Państwa słać dzisiaj życzenia. Wszystko, co było Twoim marzeniem, co jest i będzie w przyszłości, niech nie uleci w cichym westchnieniu, lecz niech się spełni w całości. Patrycji Groń z Bażanowic z okazji 20. urodzin życzenia pełne słońca przesyłają rodzice brat Artur oraz ciocia Marylka. Ja ze swojej strony przesyłam Tobie piosenkę z tej okazji zatytułowaną Granica. O Tobie miła ciągle marzę, o Tobie miła ciągle śnię. Chciałbym całować usta Twoje i czule szeptać kocham Cię. Lecz wielka dzieli nas granica, moż Ty bogatą przecież jest. Ja jestem tylko zwykłym grajkiem i jest mi w życiu bardzo źle. Na niebie gwiazda mówi mi, jak bardzo, bardzo chciałbyś, abym całował usta Twoje i czule szeptał, kocham Cię. Lecz wielka dzieli nas granica, boś Ty bogatą przecież jest. Ja jestem tylko zwykłym grajkiem i jest mi w życiu bardzo źle. O, gdybym ja był czarodziejem, to zniszczyłbym granice te. Lecz nim nie jestem, moja miła, granica ciągle jeszcze trwa. Lecz wielka dzieli nas granica, boś Ty bogatą przecież jest. Ja jestem tylko zwykłym grajkiem i jest mi w życiu bardzo źle. Lecz wielka dzieli nas granica, boś Ty bogatą przecież jest. Ja jestem tylko zwykłym grajkiem i jest mi w życiu bardzo źle, bardzo źle. Kochani, przyjechaliśmy dzisiaj do pięknej górskiej miejscowości, którą jest Brenna. Damianie, ja wiem, że ty mieszkałeś w Mysłowicach kiedyś, tak? Tak, tak. Co cię tu sprowadziło do Brennej? Wiesz co, rzuciła mnie tutaj miłość do gór może. Mhm. Bo pamiętam, że jak byłem mały, to uwielbiałem morze i góry, ponieważ w góry było mi bliżej niż nad morze, to wybrałem jednak góry, prawda? Bo te 85 km to jest, można łatwiej pokonać niż 600 czy 800 nad morze, co niektóre miejsca. Dlatego wybrałem góry, ponieważ osiedliłem się tutaj niedaleko Brennej wcześniej.
uważałem, że bliżej gór, w samym środku Brennej będzie lepiej może niż na obrzeżach tych gór. Dlatego przeprowadziłem się tutaj i tutaj założyłem swoje domostwo. Jak tak ci się mieszka? Jak ci się żyje? No bardzo fajnie. Wstajesz rano, widzisz przez okno z sypialni góry i jest fajnie słychać szum rzeki, która płynie 15 metrów od mojego domu. Może 20. Nie bądźmy za te szczegółowo widowe. Ktoś będzie chciał do sobie przyjdzie zmierzyć, prawda? Jeżeli ktoś będzie chciał odwiedzić Damiana, to wystarczy do niego zadzwonić i się umówić. Damian jest bardzo gościnny. Jasne. Damianie, a powiedz mi jeszcze tak, bo Ślązakiem jesteś z krwi i kości. Tak. A słyszałam, drodzy Państwo, bo nam dzisiaj już zdradziłeś taką informację, że będziesz też góralem. Jesteś Ślązakiem czy góralem? Tak, tak, byłem już na spotkaniu tutaj górali w Brennej i zostałem nominowany na górala i w przyszłym roku w maju bodajże w Brennej w amfiteatrze będzie taka wielka impreza, gdzie będę nominowany. I wszystkich was serdecznie zaproszą z tego miejsca tutaj. Ale powiedz mi, czy ty będziesz w takim góralskim stroju? Będzie można ciebie zobaczyć, tak? Tak, dostanę góralski strój, już będzie za niedługo szyte. Oryginalny kapelusz, takie gacie, wiecie, prawdziwe góralskie. Kierpce? No, nie wiem, czy w tych kierpcach to nie jest, tutaj chodzą, ale... Ale na pewno będzie to przeżycie, będę to śpiewał po góralsku piosenki, ponieważ kiedyś popełniłem kilka takich piosenek, a nie zdając sobie sprawy z tego, że śpiewałem po góralsku. I zostanie to wykorzystane wszystko i będzie to jeszcze ukraszone, jeśli mogę to tak nazwać, moim koncertem. Pięknie. Drodzy Państwo, jeżeli tak faktycznie będzie, to myślę, że przyjedziemy, bo jestem bardzo ciekawa, jak Damian będzie wyglądał w stroju góralskim. A za moment kolejne piękne życzenia prosto do Państwa. Drodzy Państwo, a kolejne życzenia w gali życzeń płyną do Pana Waldemara. Panu Waldemarowi Kurce z Pyskowic w dniu urodzin dużo szczęścia, radości, uśmiechu, mnóstwo wiary, wytrwałości, siły, samych przyjemnych i spokojnych dni życzy żona Marcysia, córki Jola i Edyta z mężami oraz wnuki Jaś, Antoś i Kacperek. I panu Waldemarowi dedykujemy moją piosenkę w dniu urodzin. Wszystkiego najlepszego. Życzę nocy i poranków, niczym słodkim.
drodzy telewidzowie. Jak wiadomo, Joasia i ja jesteśmy bardzo bliscy muzyce klasycznej, operowej bądź operetkowej, a tutaj nasz gość Damian Cholecki, to jest chyba twoja nowa płyta, prawda? Tak, to jest moja nowa płyta. Ta klasyczna. Możesz coś o niej więcej powiedzieć? To jest płyta, która jest moim takim marzeniem, takim zbiorem tego, co ja kiedyś chciałem robić, ponieważ kiedyś studiowałem na Wydziale Wokalno-Aktorskim i tak to później położyłem, odłożyłem ad acta, zajęłem się muzyką rozrywkową, ale po czasie, kiedy takim już takiego znużenia tym muzycznego, mogę to tak nazwać, powiedziałem, kurczę, dlaczego nie? Dlaczego nie wrócę do tematu i nie zaśpiewam sobie takich rzeczy dla własnej przyjemności? Ja tutaj nie mówię o tym, żeby zrobić z tym karierę, bo absolutnie o tym nie myślałem. Po prostu nagrałem sobie płytę, w której chciałem uwiecznić pewne tam jakieś muzyczne dla mnie symbole. Nie chciałem tego też śpiewać tak stricto operowo, takim ciężkim wokalem. Ja to nazywam wagnerowskim, bo to wiecie, o czym mówię. A dlatego zrobiłem to tak trochę na pograniczu klasyki i muzyki rozrywkowej. I płyta okazała się wielkim sukcesem, ponieważ się świetnie sprzedaje. Cały czas, znaczy teraz znowuiem nakład, ponieważ jestem sam wydawcą. W końcu, gratulujemy. W końcu, po tylu latach odważyłem się, tak. Dlatego jest to dla mnie taka bardzo sympatyczna pigułka muzyczna i zresztą są teledyski zrobione dwa do tej płyty, może je tam puszczacie, może nie, może będzie dzisiaj okazja. Jeśli Państwo nie oglądaliście, zapraszam. Nie chciałbym przynudzać, ponieważ wiem, że czas telewizji jest bardzo drogi. A to jest bardzo ciekawe, Damianie, co ty mówisz. Tak? Bardzo ciekawe. Tak, i my się bardzo cieszymy, że sięgnąłeś do tej klasyki, ponieważ, drodzy Państwo, doskonale znacie piosenki, prawda? Piosenki Damiana Choleckiego, natomiast ta klasyka, pięknie, że sięgnąłeś do niej i że taka płyta powstała. Ale sięgnął do swoich korzeni, prawda? Bo tak, Akademia Muzyczna w Katowicach i był tam wydział wokalny. To zobowiązuje do tego, żeby przynajmniej o tym wspomnieć. Właśnie wspomniałem w życiu właśnie o tym, że kiedyś to robiłem, tym się zajmowałem. Zresztą moja pani profesor Lewińska bardzo we mnie wierzyła. Powiedziała, Damian, ty jesteś naszą nadzieją oczywiście. Damian dał jak zawsze. No i pięknie. Przeważnie. Damianie, i śpiewasz, pokazałeś to na płycie. Drodzy Państwo, zachęcamy do słuchania właśnie tej płyty klasycznej Damiana Choleckiego, żeby zobaczyć go też trochę z innej strony. Życzenia płyną do Rybnika. Złote Gody obchodzą Państwo Elżbieta i Stanisław Jantasowie. Na drodze życia są światła i mroki. Raz szczęście jasne, raz smutek głęboki. Ale gdy razem się idzie we dwoje, łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje. Więc w dniu 50. rocznicy życzymy drogiej parze, by życie im dało wszystko, co w darze dać może. Szczęście, pogodę oraz radości, razem z uśmiechem wieczystej miłości. Życzy syn Jacek oraz siostrzenica Izabela z rodziną. Tutaj dedykacja, Damian Cholecki, po prostu dziękuję. Słodkie chwile i sny, za wspólnie przeżyte dni, za spotkania przy blasku świec, za radość, smutek, za morza łez, za wszystko to dziękuję Ci. Za spotkania przy blasku świec, za radość, smutek, za morza łez, za wszystko to dziękuję Ci. Za ciepły śmiech w chmurny dzień, za to, że jesteś, gdy źle, za magię naszych wspólnych chwil, za wschody słońca przy boku twym, za
za wszystko to dziękuję Ci. Za magię naszych wspólnych chwil, za wschody słońca przy boku Twym. Za wszystko to dziękuję Ci. Chciałbym żyć bez Ciebie. Każda chwila traci wtedy smak. To jakby być i nie być jednocześnie. Bo nadajesz sens. Wiem, że nie odejdziesz. To anioły dodają nam skrzydeł, kiedy zapominamy jak latać. Odkąd Cię poznałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od Ciebie. Dziękuję Ci, że jesteś kochana. Tak bardzo dziękuję. Za słodkie chwile i sny. Za wspólnie przeżyte dni. Za spotkania przy blasku świec, za radość, smutek, za morza łez, za wszystko to dziękuję Ci. Za spotkania przy blasku świec, za radość, smutek, za morza łez, za wszystko to dziękuję. Za wszystko to dziękuję Ci. Kochani, od dłuższego czasu cieszyłam się na spotkanie z Damianem Choleckim, a teraz mam tremę, chyba większą niż przed występem. Damianie, patrzę tak na Ciebie, ja chcę o to zapytać, więc zapytam. Ja wiem, że Ty to już mówiłeś tysiące razy, ale powiedz nam jeszcze raz, jak to się zaczęło, że Ty zacząłeś śpiewać? Od czego to się narodziło? Czy Ty jako dziecko śpiewałeś? Czy w domu była muzyka? Czy Ty sam sobie to wymyśliłeś? Jak to się stało? Ty mówisz o takim śpiewie, kiedy mi zapłacono pierwszy raz? Czy? To o tym też możesz powiedzieć, tak, też jestem ciekawa, ale jak to się w ogóle zaczęło, że zająłeś się akurat muzyką? To znaczy się, to było zupełny przypadek, ponieważ, no nie, to nie był przypadek, bo mój wujek grał na pianinie, prawda? Mhm. A więc grał i to świetnie grał, a ponieważ mieliśmy w naszym domu rodzinnym dwa pianina, dwa instrumenty, znaczy myśmy mieszkali na pierwszym piętrze, babcia mieszkała na dole z dziadkiem i u góry mieszka siostra mojej mamy, to każdy miał po prostu instrument. No i w zależności od tego, gdzie się poszło, to tam ktoś, wiesz, grał, nie? Czyli ta muzyka zawsze była. Tak. I mój wujek, pamiętam, grał na pianinie i tak siedziałem, tak oparty o, wiesz, klawiaturę z boku na tym, wiesz, i tak mówię, kurczę, muszę coś z tym zrobić. No i tak powstała fascynacja moja do instrumentu. To ile miałeś wtedy lat? Ile wtedy mogłem mieć lat? 8? 7? No to już taki rozsądny chłopczyk. No taki rozsądny to do dzisiaj nie jestem, ale... Ale może jest szansa, że wtedy byłeś, Damianie. Może wtedy byłem bardziej rozsądny niż teraz. Tak? Tak do 20 roku życia byłem mega rozsądny, a później to jakoś tak, wiesz, się później straciło. Później zacząłeś żyć. Później się to straciło, później człowiek dostaje... Nie nazywam tego mężczyzną raczej wtedy jeszcze. No, tak, człowiek dostaje takiego jakiegoś, wiesz, speedu później. Jakieś wariacje, wiesz, jeździ się szybko na motorach, na rowerach, wiesz, no... Dobra, ale zabijcie, co za problem. Przejdźmy do tej muzyki. No i tak, miałeś 8 lat i tak postanowiłeś, że to jest fajne. Że będę coś w tym kierunku robił. Znaczy, moi rodzice postanowili, a więc chodziłem na lekcje pianina. Głównie grałem na pianinie i muszę Was tutaj zdziwić. Śpiewać zacząłem, mając 21 lat. O! To bardzo późno. No, zaczęło się od tego, że cały czas byłem akompaniatorem. Zresztą pamiętam, jak jeżdżąc w jakichś tam ogólnopolskich czy międzywojewódzkich festiwalach, wtedy byłem akompaniatorem i nie zapomnę piosenki, której takiemu jednemu wokaliście z Mysłowic zagrałem Kwartę niżenie. Aha.
I żeby było śmiesznie, ta kwarta wypadła na as. Dlaczego nienawidzę tej tonacji, bo to są same czarne. Tak. I no. Zawsze się myliłem, ja. To wyobraźcie sobie, że zagrałem wszystko i pamiętam to. Ta-da-da-da, wstęp, ta-da-da-da-da-da-da-da. I Stasiu zaczął tak. Ach! Ach! Tak popatrzył na mnie i tak. Co to za tonacja? Wiedziałem, że muszę szybko uciekać, jak skończę grać. Słuchajcie, nie pomyliłem się ani razu wtedy. No i taka była impreza. I wtedy później, to było w tym samym miejscu. Już kończę, jak zacząłem szybko. Nie przyszedł wokalista. Jego brat. Śpiewać. No ja zmuszony po prostu, że musimy zaśpiewać, no to ja zacząłem śpiewać i okazało się, że później ja już śpiewałem. Czyli bardzo dobrze, tak podsumowując to, że nie zostałeś akompaniatorem. Tak, teraz sobie sam akompaniuję. Drodzy Państwo, to było bardzo ciekawe. Ja myślę, że jeszcze nie jednej ciekawej rzeczy się dzisiaj dowiemy. Jest nam bardzo miło. Owce i Róża Brenna. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Uwaga, Biertułtowy. 8 października 80. urodziny obchodzić będzie Łucja Herok z ulicy Ściegiennego. Kochana mamo, w dniu Twojego święta w 80. urodziny wznoszę szczęścia wianek i niech Ci się uśmiecha wieczór i poranek. Do nóg Twoich teraz padam i życzenia Tobie składam. Żyj mi, mamo moja miła, byś szczęśliwa w życiu była, byś nie zaznała żadnej goryczy, tego Ci córka Bożena z rodziną życzy. A do życzeń dołącza się także syn Zbigniew z rodziną oraz rodzina Ficek. I z tej pięknej okazji 80. urodzin Pani Łucjo, specjalnie dla Pani piosenka Leszka Filca. Wszystkiego najlepszego. Jak co roku odlot, znajomo melodia brzmi, wiernych przyjaciół śpiew, rodzinki kierotak przaje ci. Sąsiad z halbą już jest i ciotka z Ameryki też, fajer zaś bycie, bo dziś o jubel jest. Fajer jak co roku, bo dziś o jubel jest. Wszystkiego najlepszego ja dziś życzę ci, no i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo druga, kludzi cię anioł stróż, zdrowio, radości, szczęścio, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo druga, kludzi cię anioł stróż, zdrowio, radości, szczęścio, miłości nigdy nie braknie już. Każdy przekonał się, że szpasuju zaś je moc, masne wice i śmiech, bo szpon tym z szampana dostał ktoś. Wszyscy życzą 100 lat i jeszcze jeden i jeszcze raz. Fajnie by było tak spotkać się za rok. Fajnie, żeście przyśli, no dusz. Śpiewamy jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego ja dziś życzę ci, no i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo druga, kludzi cię anioł stróż, zdrowio, radości, szczęścio, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo druga, kludzi cię anioł stróż, zdrowio, radości, szczęścio, miłości nigdy nie braknie już.
no długo druga. Kludzi cię anioł stróż, zdrowio, radości, szczęścio, miłości, nigdy nie braknie już. Przez życie długo druga. Kludzi cię anioł stróż, zdrowio, radości, szczęścio, miłości, nigdy nie braknie już. Proszę Państwa, jak w każdym programie, ta chwila musi nadejść, a więc zapraszam już teraz Państwa na małą, krótką przerwę, która oczywiście może się wydłużyć.